Panie i panowie, to musicie przywitać mi doktor Franz. Zresztą nie, musimy. Zaraz, prosimy. Okej. Działa. Będzie potrzebny, można powiedzieć, żebyś to światło przyciemnił. Nie, nie, nie. Dobrze. Witam państwa. Bardzo dziękuję wcześniejszemu referentowi, który wprowadził do mojego tematu, bo ja jak zwykle spadłem z księżyca i z takimi tematami występuję, które może niezbyt popularne, albo bardziej powiedziałbym tłumione. Historia. Żeby wiedzieć, kim jesteśmy, skąd pochodzimy i do czego dążymy, to trzeba znać historię. Naszą historię nam skreślili. Nie będziemy dzisiaj nazywać po imionach osoby, które to robią na co dzień, ale zwróćmy na tą datę. Co to jest za data? To właśnie dzisiejsza data. Czyli nasza historia Słowian, Lechitów, Ariów przede wszystkim jest spisana 7,5 tysiąca lat. Kiedy została nam ta cała historia skreślona? Już mówiłem w ostatnim referacie losy Moskiewi. Piotr I Wielki odmienił kalendarz słowiański i wprowadzono 1700 rok. Czyli 7000 lat historii poszło na marne. No ale żeby przypomnieć tą historię, co było tych 500 lat temu. Ostatni swój referat mówiłem, zaczynając od Iwana Groźnego, bo był ostatnim carem, pierwszym carem Rosji i ostatnim księciem Rusi Moskiewskiej i wcześniej był mniej więcej porządek. Jeżeli ktoś słyszał, kto to był taki Iwan Groźny? Dlaczego przydomek Iwan Groźny nazywa się? To, że on Iwan IV, to już kolejny z późniejszych historyków spisali, ile było Iwanów, tyle nadali mu taki numer, IV. Ale dlaczego był groźny? Bo był wariatem, synobójcą i wielu dziwnych rzeczy popełniał. No, pochyliłem się nad tym tematem, jak dzisiaj mówi się, że nauka czyni cuda, czyli trzeba prawidłowo zbadać obraz psychologiczny tej osoby. No i podjęłem się tego zadania i przedstawię wyniki. No, żeby przedstawiać wyniki, to na początku trzeba opisać, gdzie to się znajdowało, kiedy, w jakim okresie, co się działo. Skupimy się przede wszystkim na mapie współczesnej Rosji. To nie była Rosja, to było przede wszystkim księstwo kijowskie, później nowogrodzkie i później moskiewskie. To były księstwa, które rozrastali się i przyjęli zarys granic Rosji przed średniowieczem, czyli gdzieś do Uralu się miało to państwo i tutaj do Leby. Ale o tym mało się mówi i skupimy się dzisiaj na ostatnich 1000 latach, bo już, jak się nam mówi, że Skandynawowie, Wikingowie założyli państwo Ruś Kijowską, nie do końca to jest prawdą, bo tak sobie ludzie mieszkali na terenach tych i poprosili, żeby przyszli jakiś Wikingowie, bo oni nic nie umieją, to poprosimy nam założyć państwo. I zostało założone państwo Wikingów, Ruś Kijowska, a dlaczego? Bo to był jeden z dogodnych szlaków handlowych z Azją. W tamtych czasach imperium, czyli jak my nazywamy teraz Dziki Zachód, nie Dziki Zachód, a Zachód, Zachodnia Europa, starali się dostać się przede wszystkim do Indii. Szlaki handlowe, poszukiwali szlaków handlowych. Okazuje się, że dzięki Wikingom już wiedzieli, że północny szlak da się przypłynąć w ciągu lata i można dostać się do Białego Morza i stąd można przedostać się na terytorium no w tam współczesnej wtedy Persji i Indii. I okazało się, że taki szlak trzeba było opracować. Czyli przypłynięcie Dwiną, później Wołgą, spłynięcie do Morza Kaspijskiego i można było handlować z Azją. Stąd z Morza Kaspijskiego dostawali się do Bagdadu, czyli współczesna Persja.
No i takiego zadania podjęło się. Nie tak to się robi, jak nam mówią, że jedna partia startuje dzisiaj i w ciągu 4 lat wykonuje wszystkie swoje obietnice. Nie jest to tak. Takie obietnice i założenia wykonują się w ciągu setek lat. Czyli jeżeli rządzi się w jednym kraju, ma się rodzinę, którą wiedzą, że wnuki będą rządzili jeszcze lepiej, no to trzeba założyć tak, że żeby coś zmienić, w ciągu setek lat nikt nie będzie tego pamiętał. I tą histerię tak zapisać, żeby nikt nawet nie domyślił się, co naprawdę się działo. No i już tutaj zapisałem 1871 wierszy. Alfred Wielki, król Anglików, jeden z ostatnich królów Anglików. Już wiedział o tym, do niego dotarł Holagand, dotarł do Londynu i przedstawił, że da się handlować z terenami wschodu przez północny szlak. No i oczywiście, że Anglicy widzieli o tym północnym szlaku i były próby przedostania się na te tereny. No i tutaj pokazuję, jak było założone państwo Wikingów, czyli Ruskijowska, która później była stolicą w Nowogrodzie, później w Moskwie. I to państwo się rozszerzało, zajmując współczesne tereny części Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji. No i powiększało się powoli tego, jak było potrzebne to państwo. No i okazuje się, że Władimir Monomach, ten słynny czapka Monomacha, który koronuje się, no teraz nie ma króla, teraz prezydenci Rosji, ale wcześniej carów koronowało się tą czapką Monomacha. Czyli założyciel Rusi Kijowskiej Władimir Monomach, to był żonaty z Gycią Starą. To jest córka króla angielskiego. Nam mówią, że oni nie znali, że tam takie tereny można podbijać. Ale okazuje się, że w tamtym czasie już było małżeństwo Monomacha z córką. I po śmierci Monomacha ona wyjechała z powrotem do Anglii. Okazuje się, analizując te wszystkie historyczne zawikłania, zawsze wszystkie rządy zachodnie przez małżeństwa aranżowane, zawsze wprowadzali na tron kolejnego państwa swoich dzieci lub wnuków. I to wyglądało bardzo naturalnie. Wszyscy w historii omijają rolę kobiety w rodzinie królewskiej albo carskiej. Nie, okazuje się, że właśnie przez małżeństwa robiło się wpływy, finansowało się przywróty pałacowe. Wtedy nie trzeba było, nie było telewizji, ale nie radia. Nie trzeba było znać osobę, która znajduje się na tronie. Osobę tą znało 10-15 osób, może 30, jeżeli z dzieciństwa. Ale ludzie się zmieniają z czasem i zmieniają swój wygląd. I ciężko poznać, jak nie widzieliśmy osoby 15 lat, to ciężko poznać. Rzadko kto ma te same rysy po takim wieku. Ale do tego zaraz przejdziemy w kolejnych slajdach. No tutaj mapa już Rosji, kiedy Rosja została Rosją, czyli Księstwo Moskiewskie, jak się rozrastało, w jakich latach, jakie terytoria zajmowało. No i przede wszystkim Księstwo Moskiewskie powiększało się w północnym kierunku. Po co? Kraje, gdzie większość czasu, pół roku jest zima, po co podbijali tereny, nie szli na wschód? Historycy współcześni powiedzą, bo tutaj był Hanat Kazanski, Tatarzy Krymscy i łatwiej było zajmować tereny północne. Nie, nikt nie będzie zajmował terenów niepotrzebnych, ale do tego dojdziemy. No i tutaj już za 1462 rok, to widzimy, że tutaj jest Moskwa, Księstwo Moskiewskie rozrosło się do takich rozmiarów. Przede wszystkim do Morza Białego. I będziemy mówili o tym mieście. Holmogory. Rosyjska nazwa Holmy, czyli górki, wzgórza. Na Holmogorach znajdowało się małe handlowe miasteczko rybackie i nikt nie był zainteresowany tym miastem. I to mapy współczesnych historyków. A popatrzymy się na mapę z 1607 roku. Okazuje się, tutaj znajduje się europejska Rosja, Ural. Dalej jest Tartaria, która podzielona. Ale o Tartarii już nie będziemy dzisiaj rozmawiać. To były całkiem inne państwa.
nie interesuje ten obiekt. To Morze Kaspijskie. Okazuje się, że jeszcze w 1607 roku Morze Kaspijskie, Arabskie to był jeden basen. Czyli przedostając się na Wolgę, wypływaliśmy na wewnętrzny ocean tak zwany i mieliśmy dojście do Azji, Persji, czyli i do wszystkich miast. Swobodnie można było handlować, tylko trzeba było zdobyć małe miasteczko na północy, żeby tutaj przetransportowane i dalej Wolgą szło. Czyli taki zamysł powstał, załóżmy, w X wieku u Anglików. I znalazła się sytuacja, kiedy można było to wykorzystać. Kolejna mapa, tutaj mamy już miasta rozłożone wzdłuż Dwiny, tutaj przetransportowała się na Wolgę i tak samo narysowana 1632 rok. Tak samo Aralskie Morze i Kaspii łączyły się, czyli te wszystkie szlaki do Samarkandu, Bagdadu były otwarte. Nikt tego oprócz Tatarów tak zwanych, nikt tego nie kontrolował. No i przypomnę historię. Iwan IV Groźny z rodu Rurykowiczów, czyli przyszedł do władzy 1547, ale to zostało przypisane, bo kalendarz, jak już mówiłem, został zmieniony w 1700 roku. Czyli historia tutaj 150 lat, to było jeszcze wcześniej, to był naprawdę rok 7038. Iwan Groźny w wieku 3 lat, umiera jego ojciec, Wasylij, no i zostaje już następcą tronu Rusi Moskiewskiej, czyli księstwa moskiewskiego. Ale będąc tak małym dzieckiem, 8 lat jeszcze sprawowała władzę jego matka, ale zaraz do niej dojdziemy, mieszkał ze swoim bratem i są spisane jego wspomnienia o dzieciństwie, ale do tego przyjdziemy później. Po jego śmierci w 1584 na tronie Rosji został jego syn Fiodor. Kolejny tutaj jeszcze Borys Godunow. Fiodor już się ożenił, jak pokazuje, przez żonę. Żona Iryna Godunowa, żona Fiodora. I już ojciec Godunow staje carem Rosji. Wszystko się zmienia po linii kobiecej. No i tutaj wielka smuta, którą Polacy się szczycą, ja znam tego powodu dlaczego, że Rosjanie, że zajęli stolicę Rosji Moskwę. No, przed Polakami tam byli i Tatarzy krymscy i inni Tatarzy. Nie jesteśmy jedynym narodem, którzy zdobyli Moskwę. Bo będę mówił o pożarze Moskwy, który zrobili Tatarzy krymscy. Ale powodem tego, dlaczego spalili, to do tego dojdziemy. Czyli wielka smuta, kiedy w Moskwę zajmują Polacy 2 lata rządzą, ale to nie nazwałbym rządami, to było podbój terytorialny tylko i zależy na czyje zamówienie. No i jak widzimy, nawet strój, ubrania zmieniają się. Całkowicie europejska postać. W ostatnim referacie, kto kogoś interesuje, proszę obejrzeć pan ten referat, o tym okresie więcej opowiadam. No i tak, kim była matka Iwana Groźnego IV? Helena Wasilna Oglińska była Litwinką. No jak myślicie, jak polityka się potoczyła księstwa moskiewskiego? Została podpisana, była regentką. Została podpisana umowa o nieagresji z Litwą i Koroną. Wprowadzano w Rosji pieniążek własny. To dzisiaj o pieniążkach słyszeliście. Jak mamy swoje pieniążki, to możemy coś z tym zrobić. Wtedy to było bardzo postępowe. I był mniej więcej porządek. I wszystkie działania były skierowane na wschód. Z Europą były podpisane umowy o nieagresji i księstwo moskiewskie rozwijało się i miało spokój. No i tutaj widzimy Iwan Groźny w liście do Kurbskiego, jak te wszystkie obrazy, co nam przedstawiałem Iwana Groźnego, bardzo starego człowieka, to zostały napisane, obrazy się pisze, to zostały napisane 1800-850, czyli 300 lat po śmierci Iwana Groźnego. Także jak wyglądał Iwan, to nie wiemy. Czyli Iwan Groźny, który był bliskim przyjacielem Kurbskiego,
jednego z hrabiostwa polskich. Był na dworze Iwana Groźnego. Dużo czasu spędził z Iwanem Groźnym i w liście wspomnienia on pisze, że Iwan Groźny i jego brata wychowywano jako obcokrajowców. Czyli w wieku, mówiłem, 3 lat ojciec Iwana Groźnego zmarł albo został zatruty. W wieku 8 lat zmarła jego matka, czyli regentka. I dwójka dzieciaków, następców tronu Moskiewi, zostają sami, dwóch dzieciaków. Dorastają do pełnoletniego wieku, nic im się nie dzieje. Na dworach wszędzie przywroty, zamachy, zabójstwa, trucie, a dzieciakom nic się nie dzieje. I wychowywano ich jako obcokrajowców. Czyja rączka w tym? Mocodawcy. No i idziemy dalej. Czyli tutaj opowiadałem o tej historii, hołd ruski. Czyli po przywrocie, kolejnym falowacowym przywrocie na tron Rosji wstępują Romanowie, ale to jak mówiłem, po imieniu Romana, ojca cara. I czyli historia Rosji toczy się już w tej kolejności, jak już opisałem, tutaj jest link do pierwszej części Losy Moskiewi. Jak ktoś będzie chciał pooglądać, żeby dowiedzieć się szczegółów, to zapraszam do oglądania. I popatrzmy się rody carów Rosji. Jak ktoś mówi tutaj, Święty Rod Ruskich Cari, czyli Święty Ród Carów Rosji. Carem Rosji, pierwszym carem Rosji został Iwan Groźny. W wieku, jak zmarł jego ojciec, nie zmarł, został otruty i później matka została otruta przez księciów szujskich, jak to się mówi, rodzina konkurencyjna, która chciała rządzić w Moskwie. I do wieku pełnoletniego, czyli w wieku 16 lat pełnoletni, to wtedy był 16-latek, pierwszą rzecz, co robi Iwan, bierze ślub z Rosją i nazywa siebie pierwszym carem Rosji. Dzieciak w wieku 16 lat przyjmuje całkiem inny tytuł. Tytuł cesarza. Nie księcia jakiegoś Moskiewi. Bardzo dobrze go wychowali, wiedział co robi. Po przyjęciu złożenia ślubu w Rosji, zostaje carem Rosji, po 3 miesiącach żeni się. Czyli ożenił się z dziewczyną, która, jak to na Rosji było popularne, krasnej dziewicy, tak, najładniejsze dziewczyny z rodów dostojniejszych zbierano, wybierali najładniejszą, później przedstawiano ją caru i on sobie wybierał żonę. Bardzo demokratyczne wybory. Ale popatrzmy się, jak rody się ciągną. Zaczynając od pierwszego księcia Moskiewi, czyli to Ruskijowska, jest w linii męskiej prosta, ale widzimy jak zawikłania. Kto z kim się ożenił kiedy? I tutaj widzimy przeskok na linię niemiecką. Do rodzin carskich, wtedy księci moskiewskich, zostały wprowadzone kobiety z rodów Holzburgów. I wtedy widzimy przewroty, wszystkie tutaj zamieszanie. Przewroty to rody niemieckie rządzą w Rosji. Kolejny przewrót, rody francuskie. Ale okazuje się, na czasy Iwana Groźnego wypadły właśnie te zamieszki. Ustalania, kto będzie rządził Rosją. I co to jest Rosja? No i tak. Oczywiście obraz Waśnicowa 1850 rok, jaki to Iwan Groźny, samym spojrzeniem zabija wszystkich. Czy był mordercą, psychopatem, tyraną, synobójcą, czy wiele innych rzeczy. Bardzo dziwnie się zachowywał i do tej pory ani naukowcy rosyjscy, ani innych, kto się zajmuje historią Rosji, nie mogą rozwikłać tego problemu. Kim był Iwan IV Groźny? No i wzorcując się na Moskowski Государственный Педагогический Университет, czyli MGU, to słynny wielki budynek jak w Warszawie, trochę większy jeszcze, no tam znajduje się Uniwersytet Moskowski i wzorowałem się na tych naukowcach, które zajmują się okresem Iwana Groźnego. Nie mam możliwości dojścia do letopisi,
bo te letopisy zostały znowu zmienione i przypisane w latach 800 albo 700, zależy kto rządził w Rosji i pod jakim kątem te letopisy były przypisywane. Także późniejsza dokumentacja wszystkich historycznych wydarzeń to nie jest wiarygodna. Dlatego historycy zarzucają mi, że czy pracowałem nad źródłami. Proszę mi przedstawić źródła, to ja będę pracował. Jaki sens pracować nad papierami, które zostały sfałszowane 200-300 lat po rządach kogoś. No i wzorcuję się na tych badaczach, na ich referatach, dokumentacjach, publikacjach, stworzyłem swój obraz Iwana Groźnego. Psychologiczny obraz. No i zaczniemy tutaj taka długa litania, kto i co robił. Czyli tak, ten pierwszy Iwan Groźny w 1546 roku przede wszystkim od czego zaczął? Ukarał tych dostojników, którzy go wychowywali. Pierwsze, kaźni Fiodora i Wasilia Worącowych. No, nazwisko Worącowe to znane, słynne w Rosji, także wiemy. Na początku ukarał tych, którzy go wychowywali i przystąpił do działań. Przyjął tak, wieńczanie, czyli ślub na cesarstwo rosyjskie i później Anastazja Koszkina, do czego wracamy, Ród Koszkinych tutaj. Tylko syn Iwana Groźnego został pełnoletni, już przeznaczono jemu żonę. Tak, on wybrał ją. Przyjechali wszyscy, ale czy to było prawdą, bo była ta historia spisana w 1800 roku. No i ożenił się z Anastazją Koszkiną. Niektóre źródła podają, że była urodzona w 30 roku. Inni podają, Iwan Groźny też 30 roku, czyli w wieku 16 lat. Inne źródła podają, że urodzono w 32 roku, a najstarsze letopisy, które z Nowgorodu pochodzą, które miasto było wiele razy palone, że była 520 roku, czyli żeni się 17-latek z kobietą 27 lat z rodu Koszkinych. Okej, nie będę podważał autorytetów, że ona była 30 roku życia. Jak będzie, będzie 16-latka, czy 17-latka, ale to już z innego rodu. Czyli zaaranżowana małżeństwo. No i po pierwsza rzecz, jak tylko się ożenili, co to było, trzeba było co zrobić, żeby nikt nie zwracał uwagi, z kim się ożenił i powód tego ślubu? Pożar Moskwy. Nikt nie wie, Moskwa się zapaliła, para małżeńska się udała do Pałacu Wiejskiego i obserwowali pożar Moskwy. Większość ludzi zginęło, rozruby, powstania. Kto, kogo trzeba było, to ci zostali usunięci. Już nikt nie wie, kto wszedł na tron Rosji. Mały pożar w wielkim mieście. I to pożar w tym roku po ślubie, tam parę miesięcy. I co robi Iwan Groźny? Przede wszystkim tutaj opisałem, że w tym roku już poznał się z Kurbskim. Kim był Kurbski? Wysłannikiem, czyli wtedy nie było szpiegów wywiadów. Była dyplomacja, która używała tajnej broni. Jak zwykle cyanek lub rtęć. Był takim jednym dyplomatą, który, jak okazuje się, później w 1563 przeszedł na stronę korony. Ale to już tylko historyczne fakty. I patrzmy się. Powołanie, czyli car przychodzi, koronuje się na cesarstwo, jest carem pierwszym i od razu wprowadza reformy. Dzieciak w wieku 17 lat, niech będzie taki dojrzały, robi reformy całego państwa. Finansowe, polityczne, ekonomiczne, wszystko. Czyli ten program był przygotowywany przez wiele lat. Tylko trzeba było postawić odpowiednią osobę. No i patrzmy się o kierunek działań. Co zaczyna robić Iwan Groźny? No tutaj wprowadzenie te zmiany i tak. Pochody, wyprawy, nakazania. Tak jak mówiłem, co interesowało te osoby, które finansowali
dojście na tron Iwana Groźnego. Ten szlak handlowy. Tutaj znajduje się Kazań. Tutaj jeszcze wtedy było Hanaty Astrachański i Kazański. Także trzeba było prowadzić wojnę na wschód. Wracając do tej litanii, o, i Iwan w wieku 17 lat po ślubie, pierwsza wyprawa na Kazań, ma najlepszą artylerię w Europie. Cięższa artyleria, lżejsza, i jako niedoświadczony przeszli na rzekę Wołgę i utopili całą artylerię. Jechali w lutym jechali na lód i cała artyleria została utopiona. Dlatego pierwsze wyjście na Kazań było nieudane. Po dwóch latach znowu mam najlepszą broń, najbardziej nowoczesną. Nikt, żadny król w Europie nie posiada takiej broni. Kto ten przemysł hutniczy zbudował? Nikt nie zastanawia się nad tym. Po dwóch latach kolejna wyprawa. Nie będę mówił o perypetiach, co tam się na dworze cara dzieje się, jakie próby zamachu czy coś takiego, ale przede wszystkim przemysł działa. Druga wyprawa nieudana. Trzecia wyprawa, tak. Mówię, wyobraźcie sobie, co dwa lata rozpoczynać wojnę, ponieść fiasko i znowu to samo robią. Znowu ma wyposażenie, wszystko ma. I to dzieciaku już w wieku, tutaj minęło 6 lat, czyli 25 lat. W końcu zdobywa się Kazań. Po podbiciu Kazaniu, po jakimś czasie pada, czyli na dole Wołgi, na wejściu do Kaspija, Hanat Astrachański, jest droga wolna. I patrzmy się, co się dzieje. W tym czasie, jak tylko podbito te miasta, czyli cała Wołga jest handlowa, jeszcze się wprowadza sodziemnik, czyli prawo karne, czy coś takiego, czyli jak Hammurabi, wzorowane na wszystkich imperium, mówię, prawo, ekonomia, wszystko, cały kraj się rozwija. Jak ktoś z pisarzy późniejszych powiedział, że jakby w tym czasie Iwan Groźny umarł, to byłby najlepszym carem wszechczasów, jak Aleksander Wielki. W młodym wieku wielu zdobył, umarł i został kanonizowany, nieważne. Ale Iwan Groźny żyje dalej. Po podbiciu księstwa Kazani i później Hanatu Astrachańskiego wprowadza jeszcze parę zmian w carstwie, a w 1953 roku ciężko zachorował, mówią, że zapalenie płuc, ale umierając, to napisał testament, że chciał, żeby jego pierworodny syn Fiodor został już carem Rosji. Tutaj bojarze sprzeciwili się, że nie chcą trzymiesięcznego dziecka, żeby było carem Rosji. Część tak mówi, część. Ale abdykuje. Odmawia dalej być carem, jak nie przyjmują, ale historia podaje inaczej, że wyjazd cara do Kirilo-Bielozierskiego monastera i odwiedziny więźniów. Czyli tak, król zdobywa te tereny, co należało się, abdykuje, ciężko zachorował, prawdopodobnie był zatruty, abdykuje, chcąc, żeby jego syn został carem Rosji. Nie, w zamian tego wyjeżdża na północ Rosji, czyli gdzieś tutaj z Moskwy, jedzie do Białozierska po ciężkiej chorobie i jedzie po więzieniach, po tych kościołach, nie kościoły, to się nazywa, gdzie wysyłkę wysyłało się, obozy karne. On jedzie odwiedzać tych wszystkich, których wcześniej wsadził do tych więzień. No to jakby lagry, ale to były te nie kościoły, a tam zakonnicy mieszkali i oni tam byli w wsyłkach. I car odmienia całkowicie swoje poglądy, czyli tak, abdykuje, nic nie ma, car jest słaby, chory, nikt go nie zna, nie widzi, leży w pokojach, później trochę wyzdrowiał i od razu udaje się do Białozierska. Zabiera ze sobą żonę Anastazję, którą bardzo kochał, byli w ślubie 12 lat. Mieli 6 dzieci, ale to już dalsze perypetie. Bardzo ją kochał
i chciał, żeby jego syn był carem. Bojarze odmówili. On jedzie po byłych więzieniach, gdzie wysyłał swoich przeciwników, odwiedza ich i wyciąga ich wszystkich z więzienia. Wraca do Moskwy i wycina w pień wszystkich, którzy mu wiernie służyli. No, dziwne bardzo. W historii uwielbiałem postać Iwana Groźnego, bo był nieprzewidywalny. Nie, tylko trzeba prawidłowo odczytać, co jest zapisane. Jest to normalne, tylko był pałacowy przewrót. Podstawiono kolejnego Iwana. Lecimy dalej. Jak rozpoznać, czy to jest inna osoba? Co? Wyjazd cara do Kirilla, do monastera, odwiedziny więźniów. Śmierć pierworodnego syna Dmitrija. Przypadkiem ten, który musiał zostać carem Rosji, służąca, wchodząc na statek, spadła z klatki i dziecko utonęło. Zbieg okoliczności. Czyli tak, nie ma pierworodnego syna i od razu się nawiązuje stosunki dyplomatyczne z Anglią. Powstaje Moskiewska Palata Handlowa. Ale do tego zaraz wrócimy. Czyli to króciutko spisałem, co się działo w tym okresie. Tylko 50 lat rządów. Czyli tak, dołączenie Hanatu, to ostatecznie, bo oni tam dwa razy odłączali się, tylko car wyjeżdżał, to Hanat Astrachański znowu burzyli się i powstał znowu Hanat, ale postawili swojego Mongola jako Hana, dogadali się i już kolejne podbicie Astrachańskiego Hanatu. Tutaj i patrzymy się, jaka polityka. Tylko tutaj w 53 zachorował, pojechał, odwiedził więźniów i zmienia się polityka. Wojny się przerzucają ze wschodu na zachód. Zaczyna się wojna livonska. Livonska to krzyżacy, order krzyżaków, czyli Estonia, tam fragment Litwy. Z tymi terenami zaczyna się wojna. Całkiem odwraca się polityka Iwana Groźnego. Już nie idzie na wojnę. Mówią, historycy mówią, tak, już był podbity Kazań i tereny astrachańskie, to już poszli wojować na zachód. Nie, to zmiana polityki. Gdzie z nimi było podpisano umowę o nieagresji, to okazało się, wyciągnęło się z dolnej teczki w biurku, że był podpisany pakt z krzyżakami o nieagresji na 50 lat i oni musieli płacić daninę w Moskwie. I okazało się, że już tam parę lat nie płacili i dlatego wszczęto znowu wojnę z krzyżakami. Historycznie można ubrać w każdy garniturek każdego. Ale patrzmy się po działaniach. Poznacie go po czym tam było? No, po czynach jego. No i odwraca się wojna livonska, czyli z krzyżakami. I tak, ci przyjaciele, którzy pomogli mu w tym okresie wejść i podtrzymywali go, byli doradcami, on od razu wysyła Sylka, Adaszewicza i Sylwestra. Jeden bardzo ciasna współpraca cerkwi i magnatów. Czyli jeden przedstawiciel, Sylwester, to taki księże wysoko postawiony, byli doradcami, nie odstępowali go, ale jak tylko zrobione tutaj zamianę, gdzie ich musieli podziać, jakby od razu chcieli, to by wszyscy się oburzyli, co się stało. To na początku wysłali ich do lagrów. I tutaj bardzo szybko śmierć żony Anastazji. Ta, która była ukochana, 6 dzieci urodziła mu. I zmiany w otoczeniu Iwana IV, śmierć Adaszewa i Sylwestra, tutaj już usunął się dalej, już trzeba było usunąć tych, a także ich rodzin i bliskich. Wszyscy, kto znali, widzieli cara blisko, zostali usunięci. Przychodzi kolejny car. Trzeci. I obraz psychologiczny. Zapowiedź. Tylko po śmierci Anastazji, dlatego Anastazja, mówię, to car był podmieniony tutaj, takie relacje, że tutaj był podmieniony i Anastazja była mężatką kochanego swojego, dlatego tak długo rządził, bo to już był kolejny. Tutaj jak się zmienił, zaatakował, to już żona umiera. Jak żona umarła, to Iwan Groźny po 8 dniach pisze list do Zygmunta Starego, że może że ożenić się z jego córek. O nie, nie córek, sióstr. Oczywiście Polacy mieszali w tym rączki. Odmówiono, bo nie wiedzieli, kto
W mojej tabelce to już był Iwan III Groźny. Czyim był Iwanem, to nie wiadomo. Dlatego było odmówiono od razu Iwanu Groźnemu. Tak, jedną jego córek, dobrze, przepraszam, Zygmunta Starego. Radykalna zmiana zachowania cara. Ale tutaj wrócimy do palaty. Nie w tą stronę, przepraszam. Pogubiłem się. Radykalna zmiana. Tak jak mówiłem, powstaje w tym okresie, powstaje moskiewska palata. Założyciel kampanii moskiewskiej powołał 18 grudnia 551 roku byli Robert Horn i kupiec Bristolu oraz Sebastian Cabot. Czyli obraz, jak widzimy, też 1824, tylko 300 lat różnica. Można narysować, jak chcemy, kogo chcemy. Także w tym czasie w Anglii powstaje, jak mówiłem, kampania moskiewska. Sprzedaje się udziały w kampanii moskiewskiej, wysyła się, uzbierano chyba 1000 funtów. Taka olbrzymia kasa, że było wyposażone 3 statki, wybrano kapitanów, które musieli północną drogą dostać się do Chełmogorska. 2 statki zamarzli na kość, nie wiedzieli Anglicy, że takie mrozy nad Morzem Północnym były. 1 statek przypłynął do Morza Białego, dostał się do Chełmogorska i oczywiście kapitan statku zostaje przyjęty przez cara. Czy nie było to przygotowane i wcześniej, tylko oczekiwali na tego gościa? To było otwarcie szlaku handlowego północnego przez kontynent z Azją. Uroczystość. Czyli ten Iwan, który przyjmuje, to był już kolejnym Iwanem, który ja naliczyłem, że trzecim. Ale idziemy dalej. Drastyczna zmiana, tak, zachowanie cara. I tutaj coś robi. Jak umiera żona, car proponuje żenić się jedną z córek króla Polski, odmawiono mu. I co robi się? Zabawa. Codziennie w życiu dworcowym robi się pianki, imprezy do rana. I tutaj rozpusta, sodoma, Iwan Grozny. Posądzono o homoseksualne stosunki z Fiodorem Bosmanowym. Ale to w letopisach zapisano. Drastyczna zmiana zachowania faceta, który kochał żonę, później był skromny, uczył się, czytał, był wykształcony. I tutaj kogo postawili? Pijaka i rozpuśnika. Pobawił się chłopak sobie niedługo. Czyli tak, czyli tutaj te wszystkie reformy, co były prowadzone w Rosji, coś, rozpuszczono Izbraną Radę, czyli takie Wierchowny Sowiet, czyli Duma, coś takiego została rozpuszczona, zwołanie soboru do sądu doradców, czyli ci wcześniej, którzy doradzali carowi, zostali, żeby ich jakoś ukarać, to trzeba była komisja specjalna zrobiona, żeby można było ukarać tak wysoko postawione osoby. W 61 ślub z Marią Tymruk z rodu czerkieskich, czyli północny Kazach, Kaukaz północny. Czyli Maria Tymruk, no to już była bardziej, jak mówiłem, przygotowana dlatego, żeby przejść na tron rosyjski i została żoną. I tak, w tym czasie była kolejna zmiana. Czyli tutaj, jeżeli z Azją bierze żony sobie z północnego Kaukazu, czyli sojusznicy z Azją, to trzeba prowadzić wojny z Rzeczpospolitym, tak? I księstwem z koroną. I w tym okresie, jak prawdopodobnie Kurbski był naszym szpiegiem, dyplomatą, jak widział, że kolejny raz podmieniono Iwana, zmienia się polityka państwa, to przeszedł na stronę korony. I bardzo długo jeszcze korespondował z carem tak zwanym, ale nie wiadomo, z carem, który był na tronie, czy nie był na tronie, bo rozpoczęto wojny już z Litwą i koroną. I tutaj ten pijak abdykuje w 64 roku,
wyjeżdża z Moskwy do Aleksandrowskiej Slobody. Czyli pijak, rozpuśnik i homoseksualista żenił się z jakimś tam Marią Timruk i po 4 latach abdykuje. Kolejna abdykacja. I kto przychodzi? Czyli tak. Iwan Groźny abdykuje, wyjeżdża z Moskwy, odmawia posłuszeństwa, że nie chce takim państwem, carstwem prawić, bo wszyscy go oszukują, bojarzy chamscy kradną, ludzie nie chcą pracować. I on zostawia stolicę i wyjeżdża z Moskwy do Aleksandrowskiej Slobody. Co się dzieje w Aleksandrowskiej Slobodzie? Styczeń, powrót do Moskwy po 3 miesiącach. Wprowadza się opryczynę. Car Rosji, wszyscy bojarze proszą, Wania, wracaj, ty nasz kochany. Wrócił po 3 miesiącach. Nikt go nie poznaje. Był stary, rzadkie włosy, rzadką brudką. Miał? Był tak pobożny, że większość czasu spędzał w klasztorze. Modlił się i swoim sługom kazał wszystkim się modlić. Zaczęli nosić długie halaty czarne, prowadzone opryczynę, czyli takie jednostki specjalne. Jeżeli wy chcecie, żeby ja dalej był waszym carem, to wprowadzamy, oddajecie północne terytoria, wszystkie, będzie opryczyna, a reszta wszystkie ziemscy władcy, wywozimy was na Ukrainę, Cherson, tam możecie sobie w polach robić co chcecie. Pozabierali majątki. No i tutaj, tak jak pisałem, nikt nie poznaje cara, ma na czole Zebibę. Kto wie, kto zna takie słowo chociaż? Co to jest? Widziałem tą rzecz, tylko nie wiedziałem, że tak się nazywa. To jest to. Był tak pobożny, tak dużo się modlił, przeniósł stolicę z Moskwy do Aleksandrowskiej Slobody, zbudował nowe świątynie i modlił się przez cały czas. Bo był muzułmaninem. I badacze letopisów rosyjskich czytają to i nie wiem, czy oni są ślepi, czy tylko opłacani dobrze. Jeżeli jest napisane, kim był, ożenił się z Marią Timruk z Kaukazu Północnego, z rodziny czerkieskich i tutaj abdykuje i wraca stary, pomęczony i wprowadza całkiem inne wojsko najemne, czyli jednostki specjalne, te opryczyna. I rządzi sobie. I jak myślicie, w którym kierunku pójdzie wojować? Oczywiste. Czyli tak. Ma tam Zebibę. Czyli tak. Syłka księdza Jarosławskich. No nie będę wymieniać to w historii. Bardzo pięknie napisane. Wszystkie, kto byli bliscy mu, wszystkich wycina w pień lub wysyła na katorgę. Czyli syłka albo do pracy, albo do jakichś monastyry. I tutaj pisze list do królowej Anglii. Jak to źle się w Rosji rządzi? Czy pisze list ten, Iwan Groźny, czy ten, który przyszedł do władzy? List jest datowany, 67, 2 lata po zmianie, po abdykacji wcześniejszego Iwana. Kto pisze do królowej Anglii? I to w tonie takim, jak do koleżanki. Możecie w internecie znaleźć list Iwana Groźnego do królowej Elżbiety. Tylko chyba nie tej współczesnej. Także wszystko historycznie się zachowało. I dlatego 67 wyprawy na Livonti, czyli na Krzyżaków, regularnie wojna, terror bliskich i doradców, tak samo wszystkich wycina się, kto był blisko niego, wszystkich w pięć się wycina. Śmierć drugiej żony Marii Timruków, czerkieskiej. No i tutaj zmiana, obraz psychologiczny się zmienia. Robi wyprawę na Nowgorod, rzeź nowgorodzka. Co było najbardziej ulubioną zabawą Iwana Groźnego IV w czasach rządzenia i wojen livońskich, czyli z krzyżakami? Gwałcił żony popów. Na zamówienie, tak jak Beria robił.
Jaka była ładniejsza, bo mogłem się żenić, mają żonę, rodzinę, normalni ludzie wychowałem się, ale on brał żony i jeżeli pop jeszcze nie był zadowolony, że car skorzystał z jego żony, to żony rozcinano i wieszano nad drzwiami domu. Niektóremu było powieszone nad stołem z obiadem i kazali mu obiad jeść. Czy nie drastycznie się zmienił obraz homoseksualisty i pijaka, który zaczyna gwałcić żony popu, bo jest muzułmaninem. Przeniósł stolicę do Aleksandrowskiej Slobody, bo nie będzie do cerkwi chodził. I gdzie pojechał? Na Nowgorod. Gdzie w Nowgorodzie różni ludzie podają różne daty. Napisane, że około 5000 zamordował tylko. Praktycznie całe miasto wymordowane, bo ludzie widzieli, że car został podmieniony, to wszystkich trzeba było wyciąć. I tyle. Czyli obraz psychologiczny, mam nadzieję, że rozumiecie, jak układam. Czyli tak, śmierć żony Marii Timruk, rzeź nowogrodzka, prześladowanie cerkiewnych służycieli, powrót cara do Moskwy. I znowu mordowanie. Wrócił z Nowgorodu do Moskwy, jeszcze mu się przypomniał, kogo nie zamordował. Wycięli znowu w pień i okazuje się, w tym czasie, jak on był pod Nowgorodem, Tatarzy krymscy widzieli, że cara nie ma w Moskwie, chcieli zaatakować Moskwę. Wystawione wojska ziemskie, kupieckie i jedną flangę musieli chronić. Ci najemni, jak ktoś będzie chciał o prycznikach poczytać, no to najemnicy, które mordowali i gwałcili wszystko, co się należało, żadnemu prawu nie podlegali. I jedną flangę musiała armia opryczników utrzymać. Oczywiście Han Krymski przeszedł przez ten teren, nikogo tam nie było, bo oni się nie stawili na wojnę. Wszedł do Moskwy i spalił całą Moskwę. Gdzie się podział Iwan Groźny? Uciekł do Rostowa. Dlaczego do Rostowa? Jak ma stolicę w Moskwie, to mógł do jakiegoś innego miasta, miał stolicę w Aleksandrowskiej Slobodzie. Nie, uciekł do Rostowa. I później rosyjscy badacze mówią, i znowu powraca Iwan Groźny. No zaraz wrócimy do niego. Czyli Iwan Groźny ucieka do Rostowa. Rostow znajduje się tu zaraz. Chciałem pokazać opryczyna. Czyli tutaj Moskwa jest, wszystkie te terytoria, które dochodzą do Białego Morza, musiał kontrolować. Czyli przyjął pewną władzę, tylko car rządził, to był jego majątek. On musiał tego terenu chronić. Kto mu finansował to wszystko? To idziemy dalej. Czyli po ucieczce do Rostowa, tutaj jeszcze był taki fragment, że obraz car Iwan Groźny pokazuje sir Horsejowi swoje skarby. Obraz Litowczenko. Że cały Zachód wiedział, że car w Rosji jest tak bogaty, że nie wie, co z tym robić. Każdy poseł angielski, jak przyjeżdżał, to każdy był uhonorowany. Oni mieli, nie płacili, cały ten teren, który o przyczynie należą, oni robili poszukiwania geologiczne, poszukiwali środków, nie środków, a rud, żelaza i przede wszystkim innych resursów. Wtedy było wiadomo, że ropa naftowa wydobywa się, czyli w kierunku wschodnim trzeba było iść na Orenburg i tam wydobywali ropę. Już potrzebowali smarów i paliw jakichś. To całe terytorium było poddane tylko carowi. No i tutaj dalej. 71. Już nikt się nie mówi, że car uciekł do Rostowa. Mówi się, że spalono Moskwę, zaczęli odbudowywać, pogonili Hana Krymskiego i car ożenił się z Marią Sabakiną. I tu wymieniam 6 jego żon. Przychodzi kolejny car, który tak sobie żeni. Tylko zawiera małżeństwa, żeby uzyskać coś. Co? Nie wiadomo. Czyli Sabakina zmarła po 2 tygodniach. Zarożenia się z Anną Koltowską. Została zesłana do monasteria. Maria Dolgorukowa, to z rodziny Dolgorukowych znana rodzina, nie była dziewicą, została utopiona w jeziorze. Kochanki Anna Wasilczykowa, stracona.
Василиса Мелетникова zesłana do monastyra. Wszystkie żony żenią się i wszystkich lub zabija, lub truje, lub z jakiegoś powodu wysyła do monastyru. I już te przywroty pałacowe wszystkim tak obrzydły, że po prostu car wsadzi na tron Rosji Siemiona Bukłatowicza. No po ojczestwo, po ojcu Bukłatowicz. Czyli Tatarzyna sadzi na tron Rosji. A w tym czasie proponuje, że może się ożenić z kolejną list do Grajewskiego z warunkami przyjęcia tronu Polski. Wiemy, co w Polsce się działo w tym okresie. Car Rosji składa propozycję, że może zostać królem Polski tutaj, bo nie ma co robić tam w Rosji. Już tutaj posadził swojego kumpla na tronie Rosji i może zostać królem Polski. Czy dużo nam o tych rzeczach się mówi? Lecimy dalej. Czyli car ożenił się z Marianą w 80. I tutaj już jest staruszek. Iwan Groźny w wieku 53 lat jest staruszkiem. Ma osteoporozę taką, że leży w łóżku. Praktycznie nie wstaje z łóżka. I przypisuje mu się, że zabija swojego syna w afekcie. Nawet nie potrafił się ruszać. I okazuje się w historycznych zapiskach, że syn był całkiem w innym miejscu, jakieś 200 km od Moskwy w tym czasie, kiedy przypisuje się zabicie syna. Ale polećmy. Rozmowę tak. Tutaj rozmowy z angielskim posłem o wysłanie dworzanina Piesiemskiego dla zaręczyn z Marią Hastings, czyli z rodu królewskiego angielskiego. Nie wyszły mu to małżeństwa 6. No to trzeba z kimś się ożenić, żeby ktoś musi być pełnoprawnym carem na terenach Rosji. I jednak też odmówiono mu. I 17 marca 1984 roku podczas partii w szachy z Bielskim umarł. Czyli przygotowali partię, rozstawione szachy i car umiera. Co Bielski krzyczy? Bielski wybiegł z oryżejnej palaty, krzycząc do angielskiego posła. Umarł wasz car. I na tym się skończyły się rządy cara Iwana Groźnego. Licząc po obrazach psychologicznych, po zachowaniu, po prowadzonych wojnach, po wsparciach albo o różnych rzeczach, naliczyłem Iwanów 6. A teraz przejdziemy do meritum. Tak, obraz napisany 1885. Tylko minęło 380 lat po napisaniu obrazu, jaki on Groźny zabił syna, jaki nieszczęśliwy, jaki psychopata. Ale nie będziemy wdawali się, że sfałszować historię to trzeba co? Tłumy utłumaczyć i tyle. Nawet po 300 latach. No i tutaj wracając, jak umarł car i zastanówmy się, Iwan Groźny IV, 4 abdykacje oficjalnie złożone, 6 żon, trochę zamordowanych. Powód tych mordowań to już znamy. Trzeba było usunąć tych, którzy byli blisko i tyle. A że tyle Iwanów było, to tylko ja wam przedstawiam. W 1963 roku otwarty sarkofag i zbadano oczywiście tego starego, 6 Iwana Groźnego. I mówię, tak jak osteofity posiadał, nie potrafił się ruszać nawet. Nie miał szans rządzić krajem w tamtym takim okresie i zabić swojego syna. A i odnaleziono bardzo dużo rtęci, czyli był regularnie podtruwany, dlatego ruscy badacze mówią, że do halucynacji miał spadki humoru, euforii czy coś takiego, dlatego że był regularnie truty. Nie. Tylko trzeba rzeczywiście popatrzeć się na fakty i można przeanalizować rządy Iwana Groźnego. No i coś to była Rosja. Kim jest? Kim? Czym jest Rosja? Od 1500 roku Rosja jest kolonią na zmianę angielską, francuską, holenderską. Gdzie idą środki z kolonii? Do mocodawców. Przede mną mieliście referat. Ekonomista przedstawia, kto zarabia pieniądze i czyimi rączkami. I tak. Czyli Iwanów IV było 6.
I to jest dowód historyczny. Każdy może wziąć i prowadzić własne badania. Czyli założyciel kampanii moskiewskiej. To było finansowanie. Przede wszystkim wychowanie prawdziwego następcy tronu, później usunięcie go. To nie zrobiło wielkich problemów. I później każde imperium, Holandia, Francja, Niemcy i Anglia walczyli o kolonie. Podmieniali tych Iwanów, jak na palcach to robią. A teraz piszą nam historię, że to był jeden Iwan. I popatrzcie się, w tym czasie było założone miasto Archangelsk. Arch, stare, angielskie. Niedaleko miasta Holmogory założone port i twierdzę Archangelsk. Rok założenia 1584. Szlak handlowy przez kontynent i Morze Kaspijskie z Araskiem połączone. To było najważniejszym celem rządów zachodnich. I patrzmy się, jak wygląda herb Archangelska i herb Brukseli. Skopiowali. Nikt się nawet nie zastanawiał. No i od tamtego czasu, jak historycy podają, na Wodze powstali buracy. Chłopi zatrudniani do ciągnięcia statków z towarami z Persji. I przede wszystkim Bagdad, Samarkand, cała Azja była otwarta. I to na ramionach niewolniczych targano te towary do Europy. No i tutaj podzieliłem lata rządów Iwanów i czyje to były Iwany. A, B, C można wymieniać każdą dowolną imperię. No tutaj przede wszystkim Niemcy przygotowywali Iwana Groźnego, żeby zdobyć ten szlak. Zrobili przemysł w Rosji. Hutniczy dlatego miał broń. Później przy przyjęciu władzy w Rosji Anglicy zrobili przewrót i przyjęli szlak handlowy dla siebie. Kolejny przewrót możemy zamieniać lub na Holendrów, gdzie był powiedzmy pijak i jakiś tam zboczonych zachowań gościu. Później przyjmuje czwarty Iwan Groźny Czerkieski, muzułmanin. To nie da się od tego odwrócić. Kolejny Iwan znowu rozpuśnik i emeryt, tak nazwałem. Było sześciu Iwanów Groźnych sfinansowanych i popieranych przez inne państwa Zachodu. To były przywroty pałacowe. No, przede wszystkim trzeba było utrzymać ten szlak handlowy. Pieniążki robią wszystko. No i żeby potwierdzić i być wiarygodnym dla was i dla siebie przede wszystkim, znalazłem referat ministra kultury Rosyjskiej Federacji Miedziński. Też zajmował się okresem tylko bardziej militarnym za czasów Iwana Groźnego. I jeżeli ktoś chce, posłuchajcie jego referatu, niestety w języku rosyjskim, jak osądza Moskiewską Targową Palatę, że Anglicy rządzą. Anglicy zrobili z Rosji kolonię. I to on mówi teraz, za Putina. A dlaczego mówi? Kim jest Putin? Gdzie Putin był w Wojsku Radzieckim? Kto jest w Gazpromie jeden z prezesów? Niemcy. Schröder. Tak. A gdzie uciekają wszyscy oligarchowie? Gdzie uciekają? Jak niemiecka władza przycisnęła kogo? Gdzie uciekli? Do Anglii. Takie tajemnice wojny w Doniecku. Kto był odkrywcą wzdłuż węgla w Doniecku? Donbas, doniecki basen węglowy? Anglik. W czasach wojny, to już późniejsze czasy, za Aleksandra I, kiedy Rosja z Anglią bardzo konkurowali na wschodzie, ale w tym czasie angielskie kompanie wszystkie przemysł rozwijali w Rosji. Dlaczego? Kto odkrył złoża rud żelaza w Krywym Rogu? Anglicy. Kto posiada te majątki jeszcze? W Krywym Rogu Hindus wykupił cały przemysł. A Hindusi czyje? A dlaczego wojna w Donbasie? Bo to należy do Anglii, do korony. A nam kity wciskają, że jakiś Ukrainiec tam majątek zbił. Także
nie znając historii, nie wiemy nic. Każdą ciemnotę nam można wcisnąć. Także dziękuję za uwagę. Działam przy wsparciu Fundacji Uniwersum Instytute. Jeżeli chcecie więcej informacji, to proszę wchodzić na kanał Dr. Franz. I tam będą i starszy ten wykład, który o późniejszych czasach mówi, jak przyjmowali władzę w Rosji kolejne imperia. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.